Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj kolejna degustacja w plenerze. Jakoś tak, nie wiem, zmotywowały mnie te poprzednie, że jak tylko nie pada, jest w miarę, to idę i prawda w plener, żeby było jakieś ciekawe. Ten ciężkie ołowiane chmury wiszą tutaj nad lasem. Listopadowe wczesne popołudnie. Za ciepło nie jest, ale jak na listopad to jest bardzo dobra pogoda, bo nie leje, nie pada śnieg, nie wieje za mocno, więc generalnie nie jest źle. Ale sobie to zapnę. Wybrałem dzisiaj piwo, które jest dobre na taką pogodę, czyli rozgrzewające. To jest Imperial Stout z browaru Porter House z Dublina. Wam pokażę. Celebration Stout, Imperial Irish Stout. O browarze Porter House więcej mówiłem przy okazji degustacji ich piwa Oyster Stoutu, czyli stoutu ostrygowego. Co tutaj możemy wyczytać? Data przydatności 23 października 2014 roku, więc jeszcze mógł sobie leżeć, ale są inne rzeczy, które mogą sobie leżeć. W zasadzie żadnych informacji jakichś większych nie ma, poza tym, że jest 7% alkoholu i że... No i że jest to 100% Irish. Spróbujmy. Kapsel zrywka, zawleczka, czy jak to tam nazywają. No, bardzo ładny aromat. Kawowy, troszkę wiśniowy. Coś pod koniec mi się mętne wlewało, więc nie wiem, czy jest... Tak, bottle condition, czyli jest refermentowane w butelce. Dobra. Piana niezbyt obfita, ale drobna, beżowa, z tutaj na wierzchu może takie duże bąble, ale to dlatego, że jakby lałem dosyć ostro, ale tutaj bąbelki są bardzo drobne, stoutowe iście. Barwa czarna, nieprzejrzysta, aczkolwiek to trzeba też wziąć poprawkę na szkło. Powiedziałbym, że jest raczej nieprzejrzysta, ciemnobrunatna niż czarna. W aromacie nuty czekoladowe, kawowe i lekkie nuty alkoholowe, ale w taki szlachetny, przyjemny sposób. Niskie wysycenie. No, niskie do średniego, powiedzmy. Trochę mało body, trochę mało body ma, mało ciała. Jest wytrawny, z taką słodkością, ale bez takiej oleistości, gęstości. Ja lubię takie Russian Imperial Stouty, które wyglądają i smakują. Z tym smakowaniem to przesadzam. Jak zużyty olej silnikowy. Są bardzo gęste, słodkie, bardzo intensywnie chmielone. I taka kompozycja tych ciemnych, oleistych nut i takich mocnej goryczki intensywnej, to jest to, co jest moim ideałem Russian Imperial Stoutu. Tutaj mamy dobrą goryczkę. Średnią w kierunku wysokiej. Trochę za mało pełni, ale tak jak tutaj, jak czytałem, 7% alkoholu, no to może być jakiś taki słabszy ris, jakaś 18, coś takiego. Może nawet mniej. Więc odpowiednik tych naszych słabszych porterów bałtyckich. Ja uważam, że jeżeli chodzi o Russian Imperial Stout, to im więcej, tym lepiej. Im mocniejszy, im bardziej alkoholowy, no to akurat drugorzędna sprawa, ale im wyższy ekstrakt, tym lepiej. Bardzo dobra paloność,
pomieszana troszkę z tym alkoholem, sprawia takie wrażenie troszkę agresywne, ale generalnie stout jest raczej easy drinking. Ten nie jest jakiś strasznie wymagający, no nie jest jakiś smak, który po prostu tylko wybrani mogą przyswoić, nie. Nie jest aż tak bardzo alkoholowy, nie jest aż tak bardzo goryczkowy. Delikatne rozgrzewanie w przełyku jest, także to o co chodzi. Jednocześnie nie ma jakichś ordynarnych nut spirytusowych. Jak najbardziej wart polecenia, ale po raz kolejny się powtórzę. Nie jest to coś, co by mi zapadło w pamięć, że za rok będę potrafił powiedzieć, jak smakował Russian Imperial Stout z browaru Porterhouse w Dublinie. Prawdopodobnie będę pamiętał, że był ok. Nie zaznaczył się jakoś nam in minus, tak jak na przykład Tokio z Brudoga, które uważam, że jest kaszaną totalną. Jest za słodkie, jest to po prostu słodki ulepek, w ogóle parodia Risa. Ani też tak jak Mikeller Black, który po prostu uważam, że jest najlepszym Risem, jaki piłem w życiu. Kosztował chyba z 40 zł za butelkę 0,37 czy 35 i naprawdę był wart tych pieniędzy, bo był po prostu genialny. To tak, bo zawsze prosicie o to, żebym wymienił, no to które są te dobre, skoro ten nie jest dobry. Więc takie Tokio z Brudoga jest na pewno niedobre, ale na tyle wyraziście niedobre, że pamiętam do dziś ten smak. Tego piwa raczej nie będę pamiętał. Wasze zdrowie!